Ta klatka dla wielu osób przekreśliłaby jakiegokolwiek flipa, ale w wypadku Ani ochota 32 metry postanowiła zrobić tu pięknego flipa. Nie uwierzycie, co zostaniecie w środku, chodźcie zobaczyć. Dodatkowo będzie mega ciekawa historia, co robiła Ania, zanim zaczęła flipować. Ania, jakbyś mogła nas oprowadzić po tym mieszkaniu, pokazać, co tu było wcześniej, zresztą będą przebitki, a w międzyczasie powiedzieć, dlaczego akurat podjęłaś takie decyzje. Witam Was bardzo serdecznie. W moim mieszkaniu, w którym się czuję fenomenalnie, bardzo się obawiałam, że to jest ten styl będzie troszkę kontrowersyjny, jednak udało się sprzedać praktycznie w tydzień za pieniądze, które chciałam, więc gdzieś tam trafiłam w GUS, w tą grupę docelową, o której myślałam. Mieszkanie ma 32 metry, składa się tutaj z pokoju z aneksem, który wcześniej był tylko pokojem i z sypialni, który wcześniej był kuchnią, więc ja chciałam zrobić takie wnętrze, no nie wiem, takie troszeczkę jakby, nie wiem, klubowe. Tutaj jeszcze w projekcie miałam taką musztardową kanapę również. Jest specyficzne, zdaję sobie z tego sprawę, łącznie z tym, że panie, które oglądały, stwierdziły, że im się wydawało troszkę kiczowate na zdjęciach w ogłoszeniu, bo troszkę nie oddaje zupełnie tego klimatu tak w 100%, ale generalnie mieszkanie się bardzo podobało. Co zostało potwierdzone? Transakcją. Transakcją, dzisiaj nawet, tak. Więc pięknie, no. Zdecydowałaś się dać pełne wyposażenie. Wiem, że to są różne podejścia, my sami akurat dajemy atrapy, AGD. Ty się zdecydowałaś i czy czujesz, że to się przełożyło na przykład na klienta, no bo ktoś to kupił w celach inwestycyjnych na wynajem, tak? Tak, ja cenę, tak jak powiedziałam, cena była tutaj od średniej na Ochocie około 1200, ta cena transakcyjna o 1800 zł wyższa za metr kwadratowy. I myślę, że to się chyba jakoś tam opłaciło, bo pani kupiła to inwestycyjnie pod wynajem. Lokalizacja jest tutaj bardzo dobra. No i była gotowa zapłacić więcej. Myślę, że tutaj jeśli nie było, też wydawało mi się tak, że jeśli nie będzie sprzętu, a będą atrapy, to przy tym powiedzmy takiej może nie prestiż, ale troszeczkę wyższym standardzie, byłby to argument do negocjowania ceny w dół, tak? No cena na pewno byłaby niższa. I teraz pytanie, no wy macie większe doświadczenie, sprzęt to jest około, nie wiem, 4000, tak? Teraz pytanie, płacąc 4000, ile możemy zyskać na metrze, a ile byśmy mogli stracić bez tego sprzętu na metrze przy negocjacjach? No wiadomo, jakby nigdy się nie... Powiem tak, raczej się nigdy nie dowiemy, bo ciężko byłoby zrobić, mieć dwa identyczne mieszkania, w jednym zrobić to, jednym to. Każdy sobie jakoś to kalkuluje, tak? Więc ja już z założenia myślałam o takim mieszkaniu też na gotowo, w tym sensie, że gdyby nie był to inwestor, a ktoś, kto chce mieszkać, to też łatwiej go przekonać do argumentu, nie ma kanapy, no bo pan może mieć kanapę, rogówkę rozkładaną, nierozkładaną, czy nawet nie kanapę, a fotele i łóżko dwumetrowe, 1,90 m, 1,60 m, 1,40 m, co pan potrzebuje, tak? Ja nie wiem. Więc tak naprawdę kupujemy dwa meble i mamy mieszkanie do zamieszkania dla osoby, która szuka dla siebie lokum, więc pod tym kątem też patrzyłam. Jak będzie z kolejnymi inwestycjami, zobaczymy, tak? Bo dużo mnie to nauczyło, myślę. Więc wyciągnę na pewno wnioski na kolejne. Aniu, w kuchni powstała sypialnia, tak? Tak. I tak naprawdę stworzyłaś z mieszkanie, które było kawalerką, stworzyłaś mieszkanie dwupokojowe. Tak, tak. Czy czujesz, że to mocno wpłynęło na cenę? Myślę, że tak, bo to myślę, że no teraz ludzie chyba sobie cenią taki komfort mieszkania, że jest gdzieś ten azyl, sypialnia, zamykam drzwi, to jest moje i ta przestrzeń taka życiowa, tak? Mhm. Tutaj ja jestem, powiem szczerze, bardzo zaskoczona, bo z planu to jest 7,5 metra ta sypialnia ma. Mhm. I na szkoleniu pamiętam, jak mówiliście o pokojach na wynajem 7 metrów, to ja mówię, Boże, co ci goście mówią? To jest w ogóle nierealne, 7 metrów do życia, łóżko, szafa, biurko, no way. Ale tu jest po prostu 7,5 metra, jest szafa pełnowymiarowa na 70 cm głęboka, jest łóżko tak naprawdę pełnowymiarowe 40 na 90, bo to są oczywiście, to jest trochę atrapa, ale trochę atrapa. Odpatrzona u naszego kolegi, jak byłam na spotkaniu u niego pozyskowym. Aha. Ale bardzo dobry, tak, motyw. Zdecydowałaś się na wykładzinę. Na wykładzinę. Bardzo nietypowe rozwiązanie według mnie. Grupa mi tak poradziła. Nie, no generalnie nie mówię, że inaczej, zanim powiem, czy dobrze, czy źle, to rozwiązanie znane ze Stanów, w sypialni zawsze jest wykładzina. I powiem ci, że przez to, że spędziłem dwie zimy w Miami, zrozumiałem dlaczego. Jest to super komfortowe, super wygodne. Oczywiście my się tu w buciorach władowaliśmy, ale skąd ta decyzja, poza samą poradą z grupy? To znaczy tak, też moje doświadczenia, że tak powiem osobiste, bo w sypialni, w mieszkaniu, które kupiłam dla siebie jako pierwsze i wyremontowałam sobie, też położyłam wykładzinę właśnie kierując się tym, że to jest miłe i przyjemne, rano wstaje cieplutko.
Ale tutaj też zaważyły troszkę kwestie ekonomiczne, bo to jednak jest mieszkanie w starej kamienicy. I tu się tak naprawdę kosztorys i plan remontu rzadko, kiedy myślę się komu domyka, mi się troszkę przemknął tam, nie wiem, parę tysięcy co prawda tylko, ale... No i gdzieś tam w trakcie zmieniałam to, bo plan był taki, żeby tutaj położyć taką samą podłogę z naturalnego drewna, jak jest w salonie, żeby to była taka całość, tak? Aha. I też ten standard wyższy został utrzymany. No ale to byłoby, myślę, dwa razy tyle, co nawet więcej niż ta podłoga. I też kwestie przygotowania odpowiednio tego podłoża i też czasowo, żeby zgrać i moją ekipę, i pana, który cyklinuje, tam dużo na to wpłynęło elementów. No i ostatecznie zapytałam na grupie, czy jakby podeszli do takiej wykładzinki, jakie są odczucia, jakie doświadczenia naszych kolegów. No i ogólnie było, że to nie byłoby złe. I myślę, że efekt końcowy jest bardzo fajny, bo faktycznie pod spodem tylko dałam bardzo grubą piankę, żeby jak ktoś staje, to żeby faktycznie było czuć. Przejdźmy do łazienki. Łazienka to kolejny nietypowy element tego mieszkania. Łazienka jest też bardzo malutka i mi się marzył właśnie taki klimat. I powiem tak, że od początku miałam bardzo duże problemy z przekonaniem pana, który te płytki kładzie, bo oczywiście on mnie przez 2 tygodnie, jak one tylko przyjechały tutaj, przekonywał: proszę panią, ale nie tak wszyscy kładą poziomo. Ja mówię: proszę pana, ale ja chcę w pionie. Nie, ja pani zrobię dełkę. Nie, proszę pana, tak. No i jakoś już w końcu byłam przy tym, jak rozpoczynał, więc dopilnowałam, że było tak. No i drugi problem był, jak przyjechała fuga. Ale proszę panią, nie, jak czarna fuga ma być biała? I znowu ta sama historia. Czyli ja go przekonywałam, że nie, że ma być tak, jak ja chcę, i koniec, ja wiem, co robię. Ale powiem szczerze, no gdzieś ten projekt powstał w mojej głowie, ja nie byłam do końca pewna, jak to wyjdzie. Byłam po prostu, tak mi serce drżało. Ale jest tak właśnie dokładnie, jak chciałam. Tak więc prysznic, brodzik jest dosyć duży, żeby było odpowiednie z kosy, ta kabina walk-in nie jest taka typowa, jest podniesiona, żeby nie było problemów. Tu jest troszkę wąskie wejście, co po niektórzy z nas się nie mogli przecisnąć. Ja wchodzę. Ale dzięki temu myślę, że ktoś, liczyłam na to, że po prostu ktoś doceni funkcjonalność, nie będzie też chlapało. Nie było tu grzejnika, jest ogrzewanie podłogowe, które może jest i zbędne, bo okazało się, jak rozpoczął się sezon, że te rurki wystarczająco grzeją. No i był też problem z zamontowaniem pralki. Ale dzięki bardzo nieuważnym panom dostawcom, którzy obili mi pralkę, którą kupiłam, mogłam ją zwrócić i kupić nawet tańszą, 10 cm węższą, która tu weszła. I wydaje mi się, że jest funkcjonalnie i taki też ma swój klimat ta łazienka. Dzięki tej, no nie jest to standardowe, tak? Choćby nawet te malutkie płytki. Ania, zanim przejdziemy do mega ciekawej historii, co robiłaś przed tym, jak zaczęłaś być pośrednikiem, zaczęłaś robić flipy, to o tym za chwilę. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze napomknęli o jednej rzeczy, która była dla Ciebie takim demonem sprzedającego, jak to Wojtek Woźniczka mówi. Czyli bałaś się, że klatka schodowa, tak, tutaj, bo to jest mieszkanie na pierwszym piętrze, że ona będzie odrzucać potencjalnych kupców. Bo klatka jest fatalna. Ja też wchodząc tutaj, to był taki główny argument na nie, żeby przy rozpatrzeniu tego w ogóle, brania pod uwagę tego mieszkania. Jak widzieliście, no ona nie jest, nawet nie jest do akceptacji, tak? Ale no też jest plan, argument też był taki przy rozmowach o tym mieszkaniu, że jest plan remontu jej w przyszłym roku, czy chyba tylko pion został centralnego ogrzewania do wymiany, więc cały czas te prace w kamienicy trwają i były tak naprawdę zaplanowane na ten rok, ale COVID im rozjechał to wszystko, więc na przyszły rok jest wymiana tego pionu centralnego ogrzewania i klatki, więc jakoś to uspokoiło. Jedna z pań chciała faktycznie nawet potwierdzenie z administracji na ten temat. No i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu ten temat w ogóle nie był jakimś takim kluczowym dla ludzi, którzy tu przyszli i oglądali. Oczywiście ja uczciwie w ogłoszeniu napisałam, że klatka wygląda tak, jak wygląda. Nie było tam co prawda zdjęcia, żeby nie przyginać, ale napisałam uczciwie, żeby uniknąć sytuacji, że ktoś przyjdzie i powie: o, proszę panią, ale klatka, ja nie wiedziałem. Tak więc każdy wiedział, było napisane, że jest niewyględna. No i tyle, zapraszam mimo to. Więc ja myślę, że po prostu już gdzieś ta decyzja, czy mi to odpowiada, czy nie, była już na etapie wyboru przez ludzi, przez kupujących, wyboru mieszkań do oglądania. Tak? I ten temat praktycznie się nie pojawiał.
A już prawie tu mam jeszcze wiaderko z pędzlem, już byłam w pół drogi do malowania i ciemną nocą, więc dzięki Bogu, że tego nie zrobiłam. Nie, nie warto robić pochopnych decyzji, dajmy kupującym szansę na decyzję. Zdecydowanie, nawet rozmawialiśmy na ten temat, żeby najpierw spróbować sprzedać, tak. Nie zastanawiać się, nie myśleć, nie szukać dziury w całym. Jeżeli masz mieszkanie, jeżeli napisałeś to w ogłoszeniu, to zdecydowanie ludzie widzą, co kupują. Mm-hmm. A też ja ci powiem tak, no jakby widziałem gorsze klatki schodowe. Wydaje mi się, że też jeżdżąc, nagrywając vlogi z absolwentami, na przykład w Warszawie, no, spotykamy tego typu klatki schodowe. Myślę, że większość kamienic w Warszawie jeszcze tak wygląda, tak? Bo te kilka ostatnich lat to jest renowacja zewnątrz, frontów, a od podwórka. Więc może też ludzie warszawiacy po prostu, jak ktoś tutaj działa na tym rynku, to wie, inwestor po prostu wie, z czym się może spotkać i nie jest to dla niego jakiś taki bardzo zniechęcający. No tak, bo jeżeli jest to względnie norma na rynku, no to nie jest coś, na to ktoś będzie zwracał uwagę. Co innego, jakby wszystkie klatki były piękne, tak. Pachnące. Chociaż tu nie, no zapach jest okej, tylko ten wygląd jest obdrapana, no i tylko tyle. Przechodząc płynnie od tej klatki, chciałbym, żebyś opowiedziała, czym zajmowałaś się wcześniej, bo dla mnie to jest fascynujące, jak można było zacząć tak, a skończyć w nieruchomościach. I w międzyczasie chciałem też opowiedzieć, bo to jest taka fascynacja. No super to opowiadałaś, więc jakbyś mogła też opowiedzieć tę historię. Więc wcześniej pracowałam w sklepie odzieżowym. No dobra, nie w wojsku. Nie, bo przepraszam, chciałam tak sprawdzić, chciałam zobaczyć minę Filipa po tym wprowadzeniu takim fascynującym. No wcześniej byłam przez 20 lat żołnierzem Wojska Polskiego, oficerem, zajmowałam się głównie szkoleniem spadochronowym, a później zakupem sprzętu dla wojsk powietrzno-desantowych, więc gdzieś tam cały ten czas bujałam w niebiosach, można powiedzieć. Odbyłaś około 1200 skoków. No jakoś tak, już dokładnie nie pamiętam. 1200 skoków, więc teraz musisz zrobić 1200 flipów. Skąd fascynacja wojskiem? Bo teraz oczywiście taka rola męska, mężczyźni w wojsku, a kobieta? Jeszcze spadochron? Aż się boję odpowiedzieć na to pytanie, bo to co powiem, to się zupełnie wiąże z tym, co się działo w 11 w Warszawie. Więc taki nie wiem, ja miałam takie poczucie patriotyzmu po prostu gdzieś tam, że jako może nie jakieś najmniejsze dziecko, ale bo wtedy chciałam być kosmonautą, ale później już gdzieś tam zawsze myślałam o wojsku, niestety nie było takiej drogi ani pójść do służby zasadniczej, ani do szkół. Dopiero lata 99 rok to jest otwarcie uczelni wojskowych dla kobiet i tak naprawdę w 2000 roku złożyłam, już studiując na Politechnice Śląskiej, złożyłam dokumenty, dostałam się, zdałam egzaminy i potem gdzieś tam to łączyłam. Studiowałam dziennie na SMECH-u, zaocznie na Politechnice Poznańskiej i jakoś się to udało wszystko podopinać. I po zakończeniu uczelni wojskowej trafiłam do 6 Brygady do Krakowa, ku mojej wielkiej radości, bo już wtedy byłam instruktorem wojskowym spadochronowym. No i zaczęła się przygoda z wojskiem, ze szkoleniem. Byłam wiele lat, byłam jedyną kobietą instruktorem w Wojsku Polskim i też kilka ładnych lat byłam jedyną kobietą w batalionie, więc takie zrobienie takiego flipa to nic. Naprawdę. Posłuchajcie Ani. No tak, no w porównaniu do bycia jedyną kobietą na 700 facetów przez 3 lata to nic. No ale gdzieś tam, no hartuje to charakter przede wszystkim. Ale gdzieś tutaj ta kwestia nieruchomości zawsze mi chodziła po głowie, ale to, że tak powiem, nie było czasu, bo ta praca była bardzo absorbująca, bo praktycznie skoki szły od lutego do grudnia, więc trudno było, że tak powiem, grafik z życiem prywatnym nawet poskładać do kupy, a co dopiero z inwestowaniem. No tutaj w Warszawie, jak przyszłam do pracy już z awansem za biurko, było troszkę łatwiej. No i też, że tak powiem, w mojej późnej młodości pojawił się mąż i dzieci. Mówić o jajkach? Możesz, bo to też pokazuje fajnie, bo miałaś przygodę z nieruchomościami, tak? To jest twój pierwszy flip, ale nie pierwsze mieszkanie, tak, które zrobiłaś. Tak, bo wcześniej kupiłam tak naprawdę dwa mieszkania dla siebie. Jedno to tutaj nawet niedaleko było, też taki stan do generalnego remontu i ten remont zrobiłam. No i wtedy, jak to się śmieli koledzy w pracy u mnie, jak założyłam gniazdo, to pojawiło się jajko. Więc dziecko. Potem postanowiliśmy wymienić to mieszkanie na większe, no bo już było nam trochę i z psem, i czwarte piętro bez windy, więc wymieniliśmy na większe. I tak jak mówiłam Filipowi, skończyliśmy remont, 1 września się wprowadziliśmy, a 3 zrobiłam test i znowu jajko w nowym gnieździe. Więc stwierdziłam, że no, bardzo ciężko już byłoby tak naprawdę łączyć taką bardzo intensywną pracę w wojsku z byciem mamą i stwierdziłam, że już nie będziemy tu szli w traktowanie kobiet,
Też powiem szczerze, troszeczkę sposób, w jaki wojsko do mnie podeszło w momencie, kiedy po 16 latach zapieprzania postanowiłam zajść w ciążę, troszkę mnie to zdegustowało i stwierdziłam, że jak nie mogę być stuprocentowo dobrą mamą, muszę wybierać, to pracując zawodowo, więc miałam już ten komfort, że mogę być emerytem. Teraz wam żal, co? Jestem emerytem, mamą dwójki dzieci, najstarsze będzie miało niedługo 4 lata. I tak to się stało. Po drodze gdzieś się to pojawiło, to pośrednictwo, żeby jednak pracować, ale w sposób, który mi odpowiada czasowo i ja za to ja decyduję, a nie tak jak to jest w korporacji, tak? I też wtedy się pojawił ten flip właśnie. No właśnie miałem o to zapytać. Wojsko, pośrednictwo, flipy. Jak wyglądał proces myślowy, że jesteś pośrednikiem, a jednak nagle będziesz też flipować, handlować mieszkaniami? No było to też związane w głównej mierze z tym, że nagle stałem się posiadaczem jakiejś tam gotówki, tak, w związku z tym odejściem z wojska, odprawy i tak dalej. I wreszcie tak naprawdę miałam i czas, i narzędzia do tego, żeby to moje marzenie gdzieś tam z przyszłości zrealizować. I tak naprawdę to mieszkanie to było mieszkanie, które znalazłam gdzieś tam przeszukując ludzi, do których można zadzwonić, jak to agenci pewnie wiedzą, jak to działa. I początkowo dzwoniłam z takim zamiarem, oczywiście nie mogłam się do pani dodzwonić, bo ta cena była bardzo, bardzo konkurencyjna i tu się ludzie rzucili, więc potem już dzwoniłam normalnie prywatnie, umówiłam się na spotkanie i tak naprawdę panie, nie wiem, czy, znaczy tak z perspektywy czasu oceniam, że one to może nie zrobiły do końca świadomie, bo to takie starsze panie, chyba że bardzo wyrachowane, ale pani dała bardzo niską cenę, zadziałało prawo licytacji, ludzie gdzieś tam w górę dawali oferty. Ale ta oferta, za którą ja kupiłam, i tak to było sporo niższe od cej średniej za metr na Ochocie, więc i tak się opłacało. I że to było tak wszystko na wariackich papierach zrobione, że pani nie nalegała na podpisanie jakiejś umowy. Ja też nie, bo stwierdziłam, że co ma być, to będzie, tak? To było troszkę więcej niż ja chciałam zapłacić, nie dużo, ale trochę. I stwierdziłam, jak się wysypie, to trudno. A jak nie, to doprowadzimy do końca. No i się okazało, że pani też jakoś z taką dozą zaufania do tego podeszła, bez umowy przedwstępnej żadnej, żeśmy po prostu od razu poszły do notariusza tam po 2 tygodniach chyba. Także naprawdę, no tak jak mówię, niech się dzieje, co chce, zobaczymy. No i widocznie los chciał, żeby mi się to udało z tym mieszkaniem. Więc to był chyba 29 lipca, kiedy to mieszkanie kupiłam, gdzieś tam... Z lekkim poślizgiem planowałam sprzedaż w październiku, no ale jak zwykle, więc gdzieś tam w listopadzie, początkiem listopada się pojawiła oferta na rynku, tak? Wspaniale. Miałaś doświadczenie, w sumie już 2 mieszkania za tobą, plus pośrednictwo, a i tak zdecydowałaś się na udział w naszym szkoleniu. Jak ten proces decyzyjny wyglądał i czy jesteś zadowolona z tego kroku? No jestem, tak. Miałam jakieś doświadczenia, przeważnie swoje. Ale też wiem, już nie będąc, już mówię, późna młodość, wiem, że lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na własnych. Po prostu szkoda na to czasu. I stwierdziłam, że okej, jest to jakieś pieniądze, inwestycja, która się już tak naprawdę zwróciła. Warto pójść, posłuchać, co mają do powiedzenia ludzie, którzy się tym faktycznie zajmują. I wy, czy też, myślę, że no nie ukrywajmy, to szkolenie nie trwa, bo teraz jestem na szkoleniu u Krzysztofa ze sprzedaży sandlerowskiej i ono trwa tam 3 miesiące tak naprawdę, tak? I jesteśmy w stanie każdą kwestię tam przegadać. Przy takim weekendowym to tak naprawdę gdzieś tam tylko zaznaczamy, ale olbrzymią wartością dodaną są ludzie, których się tam poznaje i później grupa, tak? Choćby nawet z tego powodu warto to zrobić, żeby mieć kontakty, żeby mieć taki zespół doradców, osoby, które zawsze coś podpowiedzą, pomogą w różnych case'ach, więc to jest po prostu niepoliczalna wartość, tak, tego szkolenia. Szkolenie oczywiście też daje taki szerszy obraz tych flipów czy gotowców inwestycyjnych, taki pełen obraz, tak? To nie jest taka wiedza, że ktoś mnie prowadzi za rękę i rozpisze, ale za to mamy też materiały na monitorze, więc zawsze inaczej, to jest tak, jak się powinno uczyć. Ja ci nie powiem ci wszystkiego, nie podyktuję, zapisz sobie, ale powiem ci, gdzie to znaleźć. To jest druga najważniejsza kwestia tego szkolenia, myślę, dla mnie osobiście. No tak jak programiści, jeżeli programiści nas oglądają, to pewnie wiedzą, nie trzeba wkuwać na pamięć, tylko wiedzieć, gdzie znaleźć rozwiązanie i to jest całe podejście do życia. Nowoczesna edukacja, a nie taka jak teraz, że trzeba wkuwać tak, i po prostu... Tak, bo to dokładnie tak. Dzięki, Aniu. Proszę bardzo.
Często mówi się, żeby nie przedobrzyć i nie dać zbyt charakterystycznych elementów przy flipie, tak jak na przykład ten kozioł, chociaż tutaj Ania mówi, że często był wspominany i pozytywnie odbierany, nawet musiała go zostawić nowej właścicielce. Także w świecie, gdzie większość flipów jest już podobna, styl skandynawski, który ja sam lubię, bezpieczny, wychodzą takie piękne mieszkania, które są charakterystyczne i jednak rozchwytywane tydzień czasu, mieszkanie sprzedane ze sporym zyskiem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, jak takie mieszkania przygotowywać, jakie są różne modele flipowania, chciałem zaprosić Cię na bezpłatne szkolenie, wejdź sobie w link poniżej, zapisz się, ja wyślę Ci powiadomienie, jak to szkolenie będzie się odbywało. No i standardowo, jeżeli podobał Ci się ten materiał wideo, daj lajka, zasubskrybuj i koniecznie podziel się w komentarzu, co sądzisz o tym wystroju. Ja jestem ogromnym fanem. Dzięki, cześć!